Dzień dobry Państwu. My tu w redakcji bardzo ciężko pracujemy, ale też trenujemy, co widać za szybą. A bo nie możemy oczywiście nie skorzystać z pomocy naszej redakcyjnej zumbowiczki Moniki Wardenckiej, którą Państwo zaraz poznają. To jest nasza instruktorka Monika Wardencka, instruktorka zumby. Każdy może ćwiczyć razem z nią. Wszystkie nasze panie z redakcji już opracowały do perfekcji cały układ. Ja też za chwilkę dołączę, ale mam oczywiście jeszcze kilka pytań do Izy O'Sullivan. Iska, czy ćwiczyłaś już wcześniej, chodziłaś na jakiś fitness na zumbę? Nigdy nie chodziłam i nigdy nie miałam talentu do tańca. Wszyscy na mnie w rodzinie mówią kłoda, więc nawet nie próbowałam tej formy, ale dosyć było fajne, chociaż bardzo wyczerpujące. Ale na zajęcia sportowe? Tak, biegałam, chodziłam też kiedyś na fitness, ale to były dosyć krótkotrwałe pasje. To może Monika cię teraz zarazi prawdziwą miłością do zumby. Może, chociaż trudno mi idzie załapywanie, co zobaczycie sami. No jeszcze jedno powtórzenie i będzie super. Dzięki. Milenko, a ty, czy ćwiczyłaś zumbę kiedyś? Nigdy. Twoje pierwsze spotkanie? Pierwsze. Chodziłam na fitness, ale wyglądało to zupełnie, kompletnie inaczej. Zumba jest trudna. No to jest bardzo intensywnie, prawda? Tak. Strasznie, co widać może. No to już nie przeszkadza, ćwiczę dalej. Dzięki. A wy dziewczyny już jesteście doświadczone w zumbowaniu? Nie, po raz pierwszy. Ale to super idzie. To wychodzi. No ale ćwiczyłaś jakieś fitnessy, nie, ćwiczenie nigdy, inne? Nigdy. Nigdy na zajęcia sportowe? Szkoły. Tak? Skończyło się wszystko. No to teraz jest świetna okazja na redakcji, nie? No Ania, to już wiemy, że tutaj... Nie. Jeśli chodzi o zumbę, to pierwszy raz. No, także zastanawiam się tylko, czy nie mylę kroków. Nie. Widzimy, że na pewno nie. Ale na sportowe zajęcia chodziłeś jak najbardziej, na nie? Sportowe, tak? Chodziłam na zwykły aerobik. Mhm. A to nie jest podobne? Nie. Tutaj trzeba mieć większą koordynację, tak mi się wydaje. Aha. Aerobik jest prostszy. Dobra, to ćwiczymy. Dzięki. Droga Moniko, powiedz nam, jak sobie dziewczyny poradziły nasze redakcyjne? No jestem zachwycona. To była dla wielu z nich pierwsza zumba, więc są amatorkami, albo naprawdę super, bo energetycznie, bo bardzo kobiece i o to właśnie chodzi w zumbie. No ale zumba to nie jest morderczy wysiłek, nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Zumba, przy zumbie nie czujemy, jak ogromną pracę wykonujemy, ponieważ tak naprawdę każde zajęcia są jak impreza, są jak dobra zabawa. Tutaj liczy się uśmiech. No właśnie. Właśnie. Musimy się nie stresować, dobrze bawić, a spalamy kalorie i ćwiczymy zupełnie przy okazji. No i nie chodzi też o konkretne kroki, prawda? Tych ustalonych takich układów nie ma, nie musimy się tego uczyć. Na spontanie. Dokładnie, lecimy na spontanie, to znaczy, jeśli przychodzicie na zumbę, nikt, instruktor nie uczy was poszczególnych kroków, to nie jest tak, że uczymy się, że nóżka w prawo, nóżka w lewo. Nie ma czegoś takiego. Nie, na zumbę przychodzimy i od razu staramy się naśladować ruchy instruktora. No właśnie, lecimy na spontanie, nie ma złych ruchów w zumbie, każdy po prostu tańczy jak potrafi. Dziękujemy bardzo za ten instruktaż, a przechodząc do pogody, to temperaturę wyniesie od minus 2 do minus 6 stopni Celsjusza w dzień, natomiast w nocy od minus 7 do minus nawet 12. I w weekend będzie naprawdę słonecznie, tak samo jak na początku przyszłego tygodnia, a później w czwartek, piątek możliwe są opady śniegu. Moniko, można ćwiczyć również w zimie? Można ćwiczyć i żadna zima nam nie straszna, i żadne mrozy nam nie straszne, bo na zumbie jest zawsze gorąco, więc zapraszam serdecznie. Zapraszamy i na zumbę, i za tydzień do oglądania nas w następnym tygodniu. Do zobaczenia!